ruszyła 8. edycja Mieszkanie za remont. Akcja cieszy się dużą popularnością. Takich mieszkań miasto już przyznało 21. I tutaj na początku może powiemy, kto jest uprawniony do tego, aby w tej akcji wziąć udział. Przede wszystkim to są te osoby, które są na liście oczekujących na mieszkanie, bądź też mają mieszkanie już z zasobów miasta i chcieliby je zamienić na inną lokalizację albo na inny metraż. Lokale można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z administratorem, czyli Kołobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. W tej edycji są to 4 mieszkania. Jedności Narodowej 51 mieszkania, 3 Łopuskiego 5 mieszkania, 10 Dworcowa 4 mieszkania 1 i 6 Dywizji Piechoty 72 mieszkania 4. Co ważne, do remontu nie trzeba zatrudniać firm zewnętrznych, można go wykonać we własnym zakresie. Szczegóły, zakres remontu wraz z rzutami lokali znajdują się w Miejskim Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski można składać do 17 marca.